Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Mainframe. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Mainframe, czyli platforma umożliwiająca, oczywiście platforma zdecentralizowana, umożliwiająca anonimowe korzystanie z internetu, mające na celu ominąć cenzurę występującą w niektórych krajach, wywiad państwowy, także cel dosyć szczytny, niezwykle zdobywający popularność w dzisiejszym świecie. Na chwilę obecną Mainframe posiada token na platformie Ethereum. Jest to młody projekt w fazie ongoing development, także zaraz zobaczymy, co tutaj ciekawego można o nim się dowiedzieć. Zakładka Code Progress na portalu CoinPaprika. Tutaj wykres nie wygląda zbyt szczególnie, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda na GitHubie, ponieważ czasami wykres umieszczony na CoinPaprika czy na CryptoMiso trochę przekłamuje rzeczywistość, jaką pokazuje nam GitHub. Także 19 osób zaangażowanych w projekt, 35 gwiazdek na GitHubie. Główna strona organizacji Mainframe, odpowiedzialny za ten projekt. Tutaj widzimy szereg projektów. Projekty te, co ciekawe, są napisane w języku JavaScript, także pod względem wydajności niezbyt szczególnie się to zapowiada. Z drugiej strony pamiętajmy, że cała logika odnośnie smart kontraktów, przesyłania tokenu Mainframe jest realizowana po stronie blockchainu Ethereum, także w dużej mierze ten projekt zależy od właśnie Ethereum. Widoczne tutaj projekty, repozytoria należy na chwilę obecną, na tym etapie rozwoju projektu, traktować jako klienci po prostu smart kontraktów i logiki, która została umieszczona na blockchainie Ethereum. Także główny core odpowiedzialny za komunikowanie się właśnie z blockchainem Ethereum, stanowiący interfejs, pewnego rodzaju pomost pomiędzy właśnie klientem a blockchainem Ethereum. Widoczny na ekranie, napisany w JavaScriptie. Na ten dzień 34 otwarte issue, ponad 110 zamkniętych. Ładnie tutaj labelowane są te issue, dosyć mało aktywna tutaj społeczność odpowiedzialna za projekt. Trochę mało jest tutaj komentarzy dla poszczególnych issue. Projekt oczywiście bardzo młody, pull requesty, ogromna liczba zamkniętych, 340 zamkniętych, jeden otwarty. Także widać, że cały czas coś tutaj się dzieje. Zaangażowanie programistów przez ostatni miesiąc. Widzimy, że zostały wydane trzy testowe wersje tego projektu. Zmerdżowanych mieliśmy 6 pull requestów. Także aktywność tutaj społeczności odpowiedzialnej za prowadzenie tego projektu jest widoczna. Jeszcze warto rzucić okiem na projekt Mainframe SDK, czyli zbiór bibliotek umożliwiających wykorzystanie właśnie Mainframe'u we własnych aplikacjach, na przykład do tworzenia jakichś anonimowych komunikatorów internetowych i tego typu aplikacji. Tutaj dokumentacja dosyć uboga i mało czytelna, ale zwróćmy uwagę, że projekt, a repozytorium to zostało umieszczone na GitHubie niecały miesiąc temu. Co prawda od tamtego czasu nic tutaj się za bardzo w tym projekcie nie dzieje. Tutaj warto zwracać uwagę na SDK pisane w języku JavaScript na tą sekcję used by, gdy widzimy, że jest użyte w 11 projektach. Jednak większość z tych projektów to projekty zależne od właśnie organizacji Mainframe. Mamy też kilka użyć przez użytkowników zewnętrznych, także ktoś coś próbuje z tym projektem jak najbardziej robić. Jeśli chodzi o roadmap, to również mało konkretny tutaj. Nie ma za bardzo ram czasowych, według których można byłoby w jakiś sposób weryfikować pracę
programistów. Mamy tutaj ogólne zapisy z taką uwagą, iż kolejność ich realizacji może ulec zmianie. Także tym bardziej ciężko będzie to, że tak powiem, realizować. Backlog projektu nie jest trzymany na GitHubie, nie ma tutaj w sekcji Projects żadnego projektu, który by również ułatwiał czytelność czy poprawiał możliwość weryfikacji prac zespołu. Na stronie organizacji również nie znajdziemy żadnego projektu, który byłby jakimkolwiek odniesieniem do roadmapu. Oczywiście jest to stan na chwilę obecną. Może zespół będzie chciał poprawić czytelność projektów trzymanych na GitHubie i umieści to tak, aby dało się to w jakiś sposób łatwo sprawdzać i weryfikować. Program Bug Bounty dla tego projektu również na tę chwilę nie występuje. Nie mamy też żadnej informacji odnośnie polityki bezpieczeństwa i polityki zarządzania podatnościami w sekcji Security na GitHubie. Także na tę chwilę bardzo, bardzo mały projekt, bardzo wczesny etap realizacji. Naprawdę mało co tutaj można ciekawego wyczytać. Oczywiście założenia są dosyć duże. Także to wszystko, jeśli chodzi na ten moment odnośnie projektu Mindframe. Uważam, że projekt tego typu będzie miał bardzo ciężką drogę do przebycia, aby chociaż zrównać się z obecną dzisiaj konkurencją, bo konkurencją dla tego projektu na dzień dzisiejszy są komunikatory z pełnym szyfrowaniem end-to-end, takimi jak na przykład Telegram, takie jak Signal. Mają one dosyć już dużą adopcję i popularność wśród społeczności zainteresowanej prywatnością i szyfrowaną komunikacją. Ja nie wiem, czy projekt tego typu oparty o token na Ethereum w jaki sposób jest w stanie przekonać osoby, które niekoniecznie są związane z kryptowalutami, aby właśnie z niego korzystać w zamian za obecnie już dobrze funkcjonujące narzędzia, które wcześniej wymieniłem, czyli na przykład Signal czy Telegram, który też niedawno uruchomił swój własny token. Kolejna sprawa, konkurencja odnośnie niższego poziomu komunikacji, czyli na przykład sieć Tor, która również umożliwia anonimowość i obejście cenzury, jest w tym gronie odbiorców również bardzo popularna, tak samo jak sieć P2P. Także projekt naprawdę będzie musiał się wykazać czymś niezwykle funkcjonalnym i użytecznym dla klienta, dla którego jest kierowany, aby właśnie go stosować w odróżnieniu do obecnie funkcjonujących produktów, niekonkretnie, niekoniecznie związanych z blockchainem i z kryptowalutami. Dziękuję. Na tę chwilę to wszystko, jeśli chodzi o projekt Mindframe. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę pozostawić w komentarzach. Cześć.